Kamera, akcja. Nazywam się Bączek Władysława, a z domu Piasta. Panieńskie nazwisko to Piasta. No i urodziłam się w Koryciskach, bo dawniej nie było szpitala, nie odwoziły się chorych, mamy tylko w domu. Nazywała się, teraz mówimy, położna, a wcześniej to akuszerkę. Babcie były na wsi, to jeszcze my dobrze, ja się tak samo pamiętam. Nie, w domu się rodziło, szło się po taką babcię na wsi, co się znała. To się nazywała akuszerka. Kamera, akcja. To już można mówić. Zacznę od chwastów. Kąkol to jest chwastem, to mówiłam wam, to jest chwastem. Chabra nie jest taki właściwy, to nazywa się teraz woławatek. Ale my teśmy chabrę chawerwali w butelki, ja się pamiętasz, i robiliśmy, wodę się lało i to się piło, naprawdę, bo to było dobre. To nalało się w butelkę wodę i włoknie stało parę dni, już nie pamiętam ile dni, ale tak niedawno się spróbowałam i to się piło, to dobry napój chaber. Teraz to nie używa się, bo chemii się używa, a dawniej to nie było chemii, to było wszystko zdrowe. Len to jest, kupuje się na żołądek len, to mam w ogródku, on ma takie, co się kupuje, w domu ludzie kupują na żołądek, jest len, siemię lniane inaczej, to takie drobne. Teraz lawenda, lawendy to używam do szafy pomiędzy bieliznę, to lawendę i, czekaj, i pachnące mydełko pomiędzy pościelą, pomiędzy ubraniami, to mole nie jedzą. Lawendę używam na mole. To ma taki specyficzny zapach i mole tego już nie, ubrania nie będą jadły. Teraz mlecz. Mlecz jeszcze nie mam. Za dużo tego, jak to nie wszystko jeszcze wzięłam. Mlecz to teraz to jest lek na serce. Rumianek. Rumianek to jest nagojenie rany, jak się rany ma. I oczy jak bolą też robię waciki z rumianku, to ten jest rumianek. O, to się robi, parzy się, bo suszy się, mam suszony rumianek. I tym oczy jak bolą przykłada się albo na rany bardzo i na żołądek. Jak to małe dzieci, czy starsze, jak to po naszemu mówimy rozwolnienie, czyści, no po naszemu, a teraz to się mówi rozwolnienie, jak jest, to się rumianek parzy. Rumianek jest i na zatrzymanie, i na żeby jak ktoś ma zatwardzenie też. Dzieciom przeważnie małym się dawało rumianek. Teraz dziewanna. Dziewanna, jak kwitnie, takie ma żółte kwiatuszki, to jest takie wielkie. I to już te kwiatuszki na oczy można przykładać, kompresję robić z tego, z dziewanny. Teraz mięta. Mięta jest na poprawienie apetytu. Jak nie ma apetytu, już nie miałam tę miętę, ale o, to jest tak. Mięta się parzy, ta to jest świeża, ale mam jej parzoną i zaparzy się pod przykryciem. No parę minut i można pić. To jest na poprawę apetytu mięta. Bardzo ładny zapach, nawet w domu. Teraz dziurawiec. Dziurawiec to jest na wątrobę, ale to jeszcze nie kwitnie, bo to inaczej jest ziele świętego Jana. To dopiero na Jana będzie kwitło. 24 czerwca to zakwitnie. To na wątrobę, jak kto ma chorą wątrobę, czy nocy. Nieraz jest, człowiek się czuje źle, a ten to zapisz sobie dziurawca, to przeważnie na wątrobę. A tu jest dynia. Dynie to dawniej nie było takich leków, tylko kupowało się w aptece dynie, jak dzieci miały owsiki. To pamiętam, leków się nie kupiła za moich czasów, była tylko jedna apteka zagraniczna w Radomiu, no ja tam kupowałam, ale w domu to dynie, żeby dzieci jadły, jak są owsiki. O, jest krwawnik. Też krwawnik jest na uspokojenie. Jak ktoś nieraz człowiek ma zmartwienie, czy czegoś się boi, to jest na uspokojenie. My krwawnik sobie zaparzyć. Też używam to bardzo dużo. A głup jest na serce. Bardzo dobry głup jest na serce.
bo są nawet się kupuje krople włogowe na serce. Tak, to jest z nich. To tak wygląda, a liście to tak wyglądają. Już przekwit, takie białe kwiatuszki ma, proszę, to już przekwitło. To już nasuszyłam z tego roku, już mam suszony. Ładne takie białe kwiatuszki, na pewno znacie łuk. To na przedrożkach rośnie, ale z przedrożków się ziół nie zbiera, bo tam są spalenie, samochody jeżdżą. Koło gdzieś dalej od drogi, na łąkach. Teraz regułów pokrzywa. Pokrzywa jest na krążenie krwi, lepsze krążenie krwi. Pokrzywę też zalecają, żeby codziennie wypić ile są pokrzywy. Pokrzywa nie ma zapachu takiego i smaku. Moim zdaniem jest zdrowa, ale nie każdy lubi pokrzywę. To też na lipa. Lipa jest na przeziębienie. Jak lipa kwitnie, nazywa się lipa, bo w lipcu kwitnie, w lipcu, to zrywa się te kwiatki i bardzo zdaje egzamin, tylko się bardzo poci. Po lipiach się wypije na wieczór, to ona wywołuje płody i to, że uzdrawia. Teraz sosna. Te sosny też znacie, na pewno babcia, któraś mówiła, robi. Cukrem się zalewa, w słoiku się postawi na słońcu. I ten sok później się pije na kaszę. To zdaje egzamin bardzo. To jest sosna. Teraz w maju powinno się chyba. I cebulę. Też używam cebulę, kroję na drobniutko. Cukrem zasypuję i to piję. Bardzo dobre jest na cukier. Cebula z cukrem. Cieniusieńko pokroić. Teraz nawroć. Nawroć to jest taki nawrotek się mówi. To jest ten. To jest przeważnie, teraz też lekarze nie używają, ale jak nie było leków, to na stwardnienie rozsiane. Na pewno może nie słyszeliście stwardnienia rozsiane, to jest bardzo poważna choroba i długotrwała stwardnienie rozsiane. To się tepi napad z tego. Boże drzewko, to się nazywa Boże drzewko i przepisowo i to też na uspokojenie i jak nogi bolą, moczy się nogi w tym i służy na mszyce, żeby suche parze, kładzie się w jakieś wiadro duże, czy tam dawniej to beczki były i to tą wodą się później opryskuje. To jest zdrowe, nie żadnymi chemikaliami, tylko tym drzewkiem i pokrzywy też się parzy na opryskanie drzew i to jest też zdaje egzamin. Teraz pismo. To jest to pismo, też jak już mówią, takie ładne, wysokie i takie kuleczki żółte ma. Też się to moczy, też na opryskiwanie przeważnie służy. Orzecha włoskiego moczy się, nie moczy się, tylko zalewa się spirytusem czy alkoholem mocnym i na żołądek się pije. To już też bardzo dawno babcie używały orzecha włoskiego. A później na jesieni to te owoce, jak już zanim stwardnieje, to się też kładzie spirytus, ale to jest bardzo trzeba wylać jeszcze zanim przestoi się, bo później bardzo gorzkie orzech włoski. Słyszeliście? Piją starsi ludzie, biorą orzech. Jak jeszcze nie stwardnie, to się wkłada i zalewa się alkoholem i później parę kropli, bo przecież to by szkodziło, parę kropli na żołądek.